Nie wytrzymaliśmy chyba przede wszystkim tempa, jednak widzieliśmy w momentach, kiedy trzeba było przyspieszyć, Anglicy mieli klasowych piłkarzy, stworzyli sobie naprawdę mnóstwo sytuacji. Gdyby nie Wojtek Szczęsny, no to ten wynik byłby wyższy. My również mieliśmy tę sytuację, ale no musimy to powiedzieć, że to po raz kolejny, jeżeli się bramek nie strzela, no to nie można myśleć o końcowym wyniku. No w naszym przypadku już drugi mecz rzędu, gdzie stwarzamy sobie te sytuacje, naprawdę dobre sytuacje, i nie wykorzystujemy. W tych początkowych minutach było to podobnie co w meczu z Ukrainą. Mieliśmy sytuacje, i jeżeli tych sytuacji nie wykorzystuje, przeciwnik ma klasowych piłkarzy, i tak było w dzisiejszym spotkaniu. Anglia to ma klasę, nie musi ładnie grać, ale z niczego potrafią też strzelać bramki. Wydaje mi się, że jest ogromny niedosyt, patrząc z przebiegu tych straconych punktów, to najbardziej boli, bo ile z Anglią można, nawet jeżeli ta Anglia nie w najlepszej dyspozycji w tych eliminacjach była, ale stracone punkty z Czarnogórą, stracone punkty czy z Ukrainą u siebie, czy z Mołdawią, a to są punkty na pewno bardziej bolą niż ta jedna stracona bramka San Marino, i tutaj trzeba jednak mimo wszystko wyciągać wnioski na przyszłość.